Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj musimy nagrywać szybko, ponieważ... Dlaczego, Krzysztof? Bo odkryłem nową kompozycję, dzięki której w TFT wbiję rangę Masters i to już w najbliższej przyszłości. Poważny człowiek, wiele lat na karku i co robi? Gra w gierki dla dzieci, jeszcze mówi, że musimy szybko nagrywać dlatego. Jak już Państwo usłyszeli, jesteśmy dziś znowu w dwójkowym składzie. Krzysztof Gutowski. Cześć. I Dominik Durniat, bardzo nam miło. Dzisiaj jest 25 stycznia. W ogóle spojrzałem tam na ścianę, tam nie mam żadnego kalendarza, nie wiem czemu to zrobię. Sprawdzam godzinę na ścianie, która jest tylko tapetą. W każdym razie, podsumujemy dzisiaj to, co wydarzyło się w miniony weekend, czyli Gale FEN 32 oraz UFC Vegas 19. Króciutko porozmawiamy też o najbliższej gali Vegas z walką Gane Rosenstruck. A tymczasem zacznijmy od rzeczy niemiłych i smutnych dla mnie przede wszystkim. Po pierwsze, przepraszamy, że nagrywamy dopiero dzisiaj w czwartek, ale bardzo jestem chory cały tydzień i generalnie mam nie najlepszy tydzień, więc trudno było mi się zebrać i złapać do tego, żeby nagrywać, to raz. Dwa, moje koty szaleją z tyłu, w ogóle miałem przemeblowanie z tyłu, czy to zauważyłeś, czy w ogóle nie zwracasz uwagi na takie rzeczy? Nie. Masz jakąś kanapę z tyłu, którą miałeś wcześniej, plakaty, które miałeś wcześniej Ale no tutaj nie było tej i... dziury, zobacz, tu nie było tej dziury, tylko była, no nie było tej przestrzeni, bo tutaj stała jeszcze jedna szafka, a teraz jej nie ma. Teraz jest z tej strony szafka i tu mam gry planszowe wszystkie i takie rzeczy, no i tam też się pozmieniało, bo zobacz, na przykład tutaj są Warhammery, tutaj są takie wszystkie moje jakieś tam gadżety i w ogóle. Zasnąłeś? Dobrze. Nie, nie, próbuję przeczytać, co tam... To była pierwsza rzecz. Druga rzecz. Oprócz tego, że przepraszamy, że nagrywamy w czwartek, dzisiaj miałem wam ogłosić radosną nowinę o tym, że lecę do Las Vegas, żeby relacjonować dla was materiały, tydzień gali UFC 259 i robić materiały tak, jak to miało miejsce przy okazji gali na Fight Island Janka Błachowicza, ale niestety z różnych przyczyn niezależnych ode mnie nie mogę polecieć na tę galę i nie pojadę. Jest mi strasznie smutno i z tego powodu też między innymi w tym tygodniu nie za bardzo miałem humor, żeby cokolwiek nagrywać, bo bardzo chciałem lecieć na tą galę, a to się nie uda, no ale nic z tego nie zrobię. Niemniej od wtorku każdego dnia będę robił tak samo jak wcześniej materiały, tylko po prostu za pomocą Skype'a, a nie z miejsca z Las Vegas. Będę po prostu nagrywał jeden wywiad dziennie z Jankiem, jeden wywiad dziennie z kimś z jego obozu, będziemy o tym rozmawiać. Myślę, że też zaraz po ważeniu coś się uda nagrać, no i w sobotę pewnie będę prowadził studio w związku z tą galą, jeśli będzie takie studio, także zobaczymy się na antenach Polsatu. Niemniej jest mi bardzo, bardzo przykro. Bardzo chciałem dla was robić te materiały, ale no nie mogę tam lecieć. I trzecia rzecz, z której bardzo mi smutno, to Krzysztof Gutowski po raz kolejny wykazał się okropnym zachowaniem. Tym razem w ogóle to był jakiś totalny skandal, bo wyobraźcie sobie, że wygrywałem wszystkie mecze, wszystkie dwa wygrywałem, ale co? Najpierw w jednym dostał dwa karne, po prostu, tak przebiegłem obok Boatengiem i w ogóle... Nie wiem, czy to nie jest jakoś tam połączone, że to akurat był Boateng, nie chcę nic sugerować, ale przebiegłem obok i dwa razy był karny, ale w ogóle nie wiem, jak się broni karne, bo FIFA 2021 grałem pierwszy raz u Krzyśka, także po prostu strzelił w środek i mi dwa razy strzelił, a w drugim meczu prowadziłem cały czas, na koniec było 3-3 i wiecie, co zrobił? W 91 minucie strzelił mi takiego babola Salahem, że aż smutno było na to patrzeć. Naprawdę, mi by było wstyd strzelić taką bramkę, a on się cieszył. Nie mam pojęcia dlaczego. I... Ale wydaje mi się, że jednak pierwszy mecz ja wygrywałem na pewno. Chyba tak, no. Chyba naciągnął. Troszkę przekoloryzowałeś. Fakty są takie. Przekupił sędziów. Doszło do napiętnowania pod względem rasowym w trakcie tego meczu, moim zdaniem. Gdyby to było PSG, to zeszliby z boiska, moim zdaniem, ale nie wiem, co mam zrobić. Naprawdę nie wiem, co mam w tej sytuacji zrobić. Chciałbym zagrać kolejny raz, ale trochę mam dość upokorzeń. O. Ja się nie... Mało ci. Już jakiś czas temu mówiłem ci, że ja nie jestem, wiesz, dobry w byciu w czymś dobrym długo, tylko w osiąganiu danego celu, więc dopóki cię nie pokonam, będę coraz się lepiej starał, aż w końcu cię pokonam. Dobrze. I wtedy zakończymy nasz spór.
Dobrze, dobrze. Zapraszam. Było 2 razy Ogólnie. 4-3, także to nie są złe wyniki, umówmy się. No i Krzysztof jedyne co umie zrobić, to biec przed siebie i strzelać bramki, jakby nie ma, tam nie ma w ogóle finezji, te akcje, to nawet nie wiem, czy można nazwać akcją, to są jakieś takie glicze w grze albo coś takiego. I to są te wszystkie smutne wiadomości. Chociaż w sumie smutną wiadomością trochę było też to, jak wyglądała gala FEN 32, tak sobie myślę, bo rozmawialiśmy z Krzyśkiem o tym, że ja tak powiedziałem, jeśli byli ludzie, którzy za ostatnią galę KSW przyznawali notę 4 albo 5 na 10, no to ta gala FEN moim zdaniem była na takie 2 na 10, a to bardzo z bardzo prostego powodu. To była gala bez historii, praktycznie poza jednym pojedynkiem, może dwoma. Od początku do końca po prostu to były mecze do jednej bramki i to jest inaczej. Były momenty na tej gali, tak jak się mówi, jak są u pana Modesta Amaro momenty, to na tej gali też były momenty, ale generalnie rzecz biorąc była bardzo jednostronna i były plusy, chociażby to, że nie było za dużo kontrowersji sędziowskich, że pokazali się fajni, nowi, młodzi zawodnicy. Niemniej, gdyby nie to, że pewnie jestem olbrzymim fanem MMA i każdą galę wykupuję, nawet te, których nie oglądam, jak na przykład ostatnią galę European Fight Masters wykupiłem tylko po to, żeby pomóc tej organizacji, a nie miałem czasu niestety jej obejrzeć, to pewnie bym był zawiedziony tym, że obejrzałem to, co obejrzałem. Krzysztof, jakie są twoje odczucia na temat fenu ogólne? No, było rzeczywiście tak, jak powiedziałeś, czyli raczej jednostronne walki i też, no, wydaje mi się, że dla kibica większość tych zawodników była anonimowych, czyli to też jest jakby tym bardziej gorzej wygląda, no bo jednak jak jest nawet walka jednostronna, ale no nie wiem, no zestawiasz jakiegoś dobrego zawodnika z innym, którego nie wiem, też z Polski oczywiście, ale na przykład którego znają z jakichś gal, nie wiem, TFL, że tam się obijał, ma wiesz co, może i nie jest jakby najlepszym zawodnikiem, ale na przykład rozpoznawalnym albo po prostu długo się bije, nazwisko jest takie, że się przeplata, raz wygrane z przegranymi może i potem ta walka jest jednostronna, to i tak to nie wygląda tak źle, jak przyjeżdża jakiś zawodnik z zagranicy i dostaje w pierwszej rundzie, potem następny i następny i następny, więc może to też tak jakby, nie chcę powiedzieć zaburzyło obrazu, bo chyba nie zaburzyło obrazu, ale jakby dobitnie pokazało, że to jest jakby, to są takie mismatche. A co do kontrowersji, to tam widziałem jakąś dyskusję a propos chyba punktacji w walce Bajora z tym Brazylijczykiem. A to chyba na temat pierwszej rundy, no ale Na pierwszej rundy, ale ja tak mi się walka wydawało, skończyła że. się przed czasem, więc ja jakby trochę nie przywiązuję uwagi do takich, może nie, że nie przywiązuję uwagi do takich punktacji, ale trochę bez sensu robić burzę w szklance. A z Zapomniałem, jak jednej się mówi, strony burzę w tak. szklance wody. Z jednej strony tak, a z drugiej strony, no jeśli. Musiałbym tą walkę obejrzeć jeszcze raz, a chyba nie mam na to ochoty. Ale jak oglądałem tak na świeżo, to mi się wydawało, że akurat ta runda może pójść w sumie w obie strony, bo tam Szymon szedł do przodu, robił presję, by ten Brazylijczyk się cofał do tyłu i więcej trafiał. Ale już nawet nie chodzi może konkretnie o tą walkę, to mi się wydaje, że właśnie i tak powinno się właśnie robić tą burzę w takiej sytuacji, bo to, że walka skończyła się przed czasem, akurat ta, no nie, no to nie znaczy, że można przymknąć oko, gdyby był jakiś ewidentny błąd sędziowski, no bo to takie rzeczy trzeba właśnie wytykać sędziom, jeśli jest ten błąd, no mówię, no mi się wydaje, że tam było okej, okay, no bo mi się wydawało, że to było tak jakby mogło pójść w obie strony. Zgubiłem wątek chyba, bo do mnie telefon zadzwonił. Musisz się No, skupić, Krzysztof. że Halo. powinno się takie rzeczy wytykać. To tak jak pamiętam, była walka Canelo z Mayweatherem, gdzie Mayweather wygrał, ale jeden sędzina, przepraszam, w tamtym wypadku, dała remis w walce, która była do jednej mordy. I też można powiedzieć, no ale w końcu i tak wygrał dwa do remisu, jak to się mówi. Większościowa wygrana, tak to jest? Nie. Tak. Dobrze. Majority. No, także jakby z jednej strony tak, wygrał i się nic się nie stało, krzywda się nikomu nie stała, ale z drugiej strony, no, jeden sędzia dał dupy po prostu tam. Tak, to była kobieta chyba tam, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że jakoś trzeba tych sędziów, nie chcę powiedzieć, że piętnować, ale uwypuklać jakieś błędy, bo to spowoduje, że będą potem
funkcjonować lepiej, no bo jeśli będzie krytyka, będzie jakby ludzie będą to zauważać, no to oni będą się bardziej starać, to jest chyba oczywiste, no. Okej, zgadzam się z tobą. Niemniej ja widziałem tę walkę razem z tobą i oglądaliśmy ją trochę tak półokiem, więc nie będę dyskutował na temat tej punktacji, bo po prostu nie mogę, nie mam prawa się do tego odnieść. Ja też nie mam ochoty, tylko po prostu mówię, że w zasadzie to jest dobry sposób na jakby. Bo to też nie jest niekoniecznie krytyka, tylko po prostu, no jak źle ktoś sędziował, to potem trzeba mu powiedzieć, że źle sędziował i on następnym razem będzie sędziował lepiej, miejmy nadzieję. No. To teraz kilka słów o każdym z tych pojedynków. Mateusz Chińczyk-Rębecki wygrał z José Barriosem i o ile wcześniej widziałem tylko jakieś urywki z walk tego zawodnika i przypuszczałem, że raczej nie będzie problemem dla Chińczyka, to sobie obejrzałem dłuższe kawałki, żeby zobaczyć, czy on się zawsze tak rusza. Już mi Maciek Turski na Twitterze napisał, że tak, że on się zawsze tak rusza, bo jak zaczęła się walka, to jak Boga kocham, przyszło mi na myśl pan Laszlo Fekete, który miał takie... Tak robił rękami jak taka kaczucha w trakcie swojej walki, kiedy walczył z nie pamiętam z kim, ale to była chyba walka w Wieliczce wtedy i pamiętam, że Maciej Myszkin po sekundzie chyba, albo jakiś inny komentarz powiedział do pana Andrzeja Kostyru, panie Andrzeju, on nie umie walczyć i no ja zgubiałem jak ten Barrios zaczął tak tymi rękoma bardzo, łokciami bardzo blisko swojej klatki piersiowej pracować, także aż wręcz wyglądało jakby mu przeszkadzały te ręce w walce. Niemniej trafił Chińczyka i też Chińczyk sam to powiedział, no tylko zaraz po tym jak trafił, to Rembecki się obudził, ruszył na niego i nie było czego zbierać. Także może nie było momentu grozy, był jakiś moment niepokoju lekkiego. Niemniej, no chyba już trochę trudno będzie na świecie, oczywiście spośród tych zawodników, którzy nie mają kontraktów z dużymi organizacjami, znaleźć rywala dla Chińczyka i jest. Światełko w tunelu, bo wiem, że Mateusz ma się związać z bardzo dużym managementem w najbliższych dniach i może już kolejną walkę będziemy oglądać go w organizacji, której trzy litery brzmią UFC, tudzież UFC. No wiesz co, no po prostu jest jakby to taki case trochę z Kiby, no, że jakby zawodnik przerósł organizację i ciężko jest mu znaleźć zawodników, a ściąganie takich. Zresztą Skiba też miał tą ostatnią walkę z taką też z tym takim chłopakiem, co wyglądał na dwie kategorie mniejszego. On był chyba dwie kategorie mniejszy. No, że to jest bez sensu. Znaczy dla zawodnika to jest po prostu wypłata, ale myślę, że dla rozwoju, dla nich to. Nic im to takie walki nie dają i Chińczyk na fenie. Znaczy tak po prostu, no już przerósł tą organizację i po prostu musi uciekać, musi się bić gdzieś wyżej. Jeśli mu się oczywiście uda od razu potrafić do UFC, no to tak jak powiedziałeś, no to super, nie? A jeśli nie, no to może powinien poszukać jakichś walk za granicą. Krótka droga jest z Cage Warriors na przykład. Myślę, że mógłby spokojnie tam pójść, zdobyć pas i jakby pokazać się na tym Fight Passie, pokazać się światu i skrócić tą podróż swoją do UFC. Ale tak jak powiedziałeś, jeśli już jest o krok od UFC, no to może nie ma takiej potrzeby. Trochę chyba więcej nie ma nic do powiedzenia o tym pojedynku. Ty też uważasz, że Barrios ruszał się bardzo specyficznie, czy nie znalazłeś w tym nic takiego niezwyczajnego? Czy przesadzam z moim odniesieniem? Pewnie trochę przesadzam, ale to było takie licencja poetyka, żeby nadać więcej emocji tej wypowiedzi. No, nie, ja nie miałem przyjemności oglądać jego czy innych walk, także jeśli się tak rusza, no to okej, okay, ale oglądając tą walkę, to wyglądał tak jak Mieszkin mówił o tamtym Laszlo. Wyglądał jakby nie umiał się za bardzo bić. Także tak, no nie wyglądał na jakiegoś takiego zawodnika ułożonego, ruszał się chaotycznie, atakował chaotycznie. Gdzieś tam w tym chaosie rzeczywiście tam jakiś tym jednym prawym trafił Chińczyka, ale zaraz potem dostał lewy i się skończyło. Także no, nie, no tak jak powiedziałeś, nie ma chyba o czym mówić. Muszę sprawdzić jedną rzecz, ponieważ właśnie zauważyłem, że jeden kabelek był wypięty. Muszę sprawdzić, czy wszystko się pięknie nagrywa. Wszystko sprawdzone i się pięknie nagrywa, więc możemy lecieć dalej. Krzysztof, w międzyczasie zauważyłeś kolejną rzecz związaną z A nie, tą no walką. tylko mówiłem, że tą nawet szczękę ten Barrios trzymał tak jakby miał źle wyrobioną, niewyrobioną, świeżo wyrobioną, że nawet
Nie miał jej jakby na zębach, tylko jakby trzymał ją zębami, tak to wyglądało, taką wysuniętą do przodu, wiesz, tak. No szkoda, szkoda, że to tak wygląda, ale trochę też wiem, jak jest w przypadku na przykład, nie wiem, angażowania kolejnych zawodników w innych organizacjach i no, z pustego to i Salomon nie naleje, a tym bardziej Paweł Jóźwiak. Także trochę trudno po prostu znaleźć rywali dla Mateusza Rembeckiego. Mam nadzieję, że jak najszybciej trafi do UFC, bo po prostu na to zasługuje. Kolejny pojedynek. Łazarz kontra Wojciech Janusz. Tu się działo trochę więcej, bo decyzja jednogłośna, ale 29-28, czyli jeden z zawodników, Wojciech Janusz, ukradł jedną rundę, ale trzeba przyznać, że Łazarz wyglądał naprawdę dobrze w tym pojedynku i w sumie rozpracował sobie Janusza raczej bezproblemowo, bym powiedział. No to chyba w ogóle najfajniejsza walka do tej karty, tak? Przynajmniej tak jak zapamiętałem te walki, to taka była właśnie fajna, wyrównana i no jak na takich ciężkich zawodników technicznie prowadzona. No to takiej, że tak powiem, perełka tej gali. I chyba nic więcej do powiedzenia, bo nie wiem, czy zauważyliśmy coś wyjątkowego w grze obu zawodników. Teraz sobie tylko sprawdzam jeszcze jedną rzecz, więc czy chciałbyś coś dopowiedzieć? Niekoniecznie. Kolejny pojedynek. I to trochę, właśnie obawiam się, że przez całą kartę przelecimy tak po jednym słowie i to jakby trochę świadczy o tym, jak wyglądała ta gala. Oczywiście nasza ocena też może jest trochę pobieżna, gdyż widzieliśmy tę galę jeden raz, ponieważ jest w pay-per-view i nie było okazji zobaczyć jej drugi i tych pojedynków, ale no tak widzieliśmy ją na bieżąco, więc kolejne starcie. Szymon Dusza kontra Roland Czambal. No tu już w ogóle chyba nie jesteśmy w stanie cokolwiek powiedzieć. Po prostu Dusza wyszedł i pokonał swojego rywala bezdyskusyjnie. No i trochę taka sytuacja jak na Armii, bo też tak to jedno niskie kopnięcie i też to wygląda, po jednym kopnięciu ten zawodnik już jakby sygnalizował bardziej kontuzję niż rzeczywiście, nie wyglądało to tak, jakby to jedno kopnięcie zrobiło takie spustoszenie, tylko on się od razu już zaczął kuleć, także wyglądało jakby odnowiona kontuzja, a taka sama sytuacja była, pamiętam, na Armii, kiedy rozmawialiśmy o tam jednej z walk w ten sposób. O Babilonie, chyba. Przepraszam, Babilonie, Mówisz tak, o tej to jest. walce, gdzie Tak. Mateusz Głuch, tak? Dostał to kopnięcie i. Tak, dokładnie. Dobrze, w kolejnym pojedynku zmierzyli się. Cały czas mi ucieka. Rafał Lewoń i Piotr Walawski. Piotr Walawski chyba był faworytem przed tym pojedynkiem. W ogóle to jest Rafał Lewoń, chyba, bo wszyscy tak czytali. I nie zapytałem Rafała, ale wydaje mi się, że on. To może być taki case jak z Przemysławem Mysialą. Że nie jest Mysiała, tak jakby się wszystkim wydawało, tylko Mysiala. I chyba Rafał Lewoń, mimo tego, że cały czas go nazywaliśmy Lewoń wszyscy chyba przez lata, to chyba A na jest. koszulkach było ni. No tak, ale i komentatorzy, i w środę w Octagon Live, i u niego na social mediach jest przez ny, więc wydaje mi się, że Rafał Lewoń. Dopytam Rafała i będziemy mieli pewność na przyszłość. Pokonał Piotrka Walawskiego i. Najpierw się wydawało chyba wszystkim, że to będzie walka dla Ledy dość łatwa, a okazało się, że to była dość łatwa walka dla właśnie Rafała Lewona. O, no nie, ja nawet uważałem, że to będzie bardzo trudna walka dla Wedy, bo Lewoń jest po prostu takim twardym bijokiem, który się po prostu bił już wszędzie, bił się z każdym. Nikt nie miał z nim łatwej walki. Nie przypominam sobie, żeby kto komukolwiek jakby Nawet Roberto Soldić. Roberto Soldić miał się z nim rzeczywiście męczył. Tak jak wspomniałeś tydzień temu, Pawlak w pierwszej rundzie miał ciężkie chwile i był jakby bliski nokautu, także to nie jest byle gapa, który tam, nie wiem, przyjedzie i da się młodemu chłopakowi obić, tylko gdyby ten młody chłopak był jakby świetnie przygotowany i naprawdę bardzo dobry, to i tak będzie miał z nim ciężką przeprawę. Myślę, czy coś jeszcze o tej walce, ale to był pojedynek, w którym akurat przemieszczałem się do ciebie i ja go oglądałem na telefonie, więc nie wiem, czy moje przemyślenia mają jakikolwiek sens, bo no, oglądałem ją tak właśnie w trakcie jazdy. Więc przeszedłbym dalej. A tam Czarek Oleksiejczuk pokonał Jamala Chana pięknym ciosem prostym, takim rzuconym długi, tak? To dobrze pamiętam? Lewy prosty? Ja tej walki nie widziałem akurat. Wydaje mi się, że to był taki długi lewy prosty i to jest koniec historii o tej walce.
I to znów jest niestety taki pojedynek, jak wcześniej mówiliśmy, po prostu Czarek zrobił swoje. Ja bardzo lubię tego zawodnika i bardzo mu dobrze życzę, więc mam nadzieję, że w kolejnej walce dostanie kogoś mocniejszego. Tym bardziej, że miał w swojej karierze już mocne starcia, czy z Pionkę, czy z Jędraszczykiem i no trochę bez sensu schodzić wiele poziomów niżej. Piotrek Znaczy po... mnie w ogóle zastanawia to zestawianie takich, bo właśnie Czarek to jest bardzo dobry zawodnik, zresztą nie mówiąc o Chińczyku, że ściąganiem jakichś zawodników z zagranicy, kiedy naprawdę można byłoby pewnie zrobić tak samo, jakby, znaczy dużo lepszą walkę, pewnie która by też jakby byłaby ciekawsza dla nas, dla Polaków, z jakimiś polskimi zawodnikami. No, wiesz, że w kategorii 77 to Czarkowi można znaleźć wielu zawodników. Remeckiemu oczywiście jest trudniej znaleźć w Polsce, no ale jest choćby Harzewski, który też ostatnio jakby miał dobre walki, także nawet zresztą chyba deklarował, że chce się bić z Chińczykiem po którejś z tych walk. Nie pamiętam, chyba po tym rewanżu z Masurem. Ale no jakby są nazwiska, żeby można ich zestawiać i dziwi mnie trochę ta taka jakby ta polityka Fenu, żeby ściągać zawodników, którzy są, tak jak powiedziałem wcześniej, no myślę, że dla większości widzów anonimowi. No bo skoro ja większości ich nie kojarzę, że powiedzmy pół na pół tam czasami kogoś skądś pamiętam, albo ale muszę sobie przypomnieć, i to nie jest tak, że jak słyszę nazwisko, to od razu wiem, kto to jest, co to za zawodnik, no to myślę, że taki kibic, no nie chcę powiedzieć niedzielny, ale po prostu, nie wiem, mniej zaangażowany w MMA, no to jak widzi zawodnika, który przyjeżdża, to tak, wiesz, no nie ma takiego jakiegoś ładunku emocjonalnego co do tej walki. To się Polak bije z jakimś chłopakiem, co przyjechał, nie? I jeszcze obraz tych walk był taki, jaki był, nie? Czyli nokaut w pierwszej rundzie zawsze. Wiem, przypomniała mi się jedna rzecz do Łazarz kontra Janusz. Był taki moment, że Łazarz go trafił Janusza takim mocnym ciosem i zamiast go dalej bić, to przebiegł przez pół klatki i go obalił. Pamiętam, że byłem mega zdziwiony. To jest tak chyba w tej walce się wydarzyło. Bo pamiętam, że siedzieliśmy i mieliśmy się tak razem Podłączył. i naraz się złapaliśmy za głowę, co on robi. I to był taki dziwny moment. Teraz chciałbym wrócić do walki, którą nie wiem czemu ominąłem. Szymon Bajor kontra Ednaldo Oliveira. I tutaj Krzysztof Gutowski podzielił się ze mną bardzo wnikliwą obserwacją po tej walce. Powiedział: Szymon Bajor poradził sobie z Oliveirą najlepiej spośród Polaków. Teraz Krzysztof, dlaczego tak było? Po No bo pierwsze, jako Michał. jedyny wygrał przed czasem. No tak, ale Michał Kita przegrał z nim taką walkę, której się niewiele działo i sam myślał, że wygrywał, a nie wygrywał, i takie walka bez historii, trzy rundy po Natomiast było prostu. tam trochę kontrowersji, o których potem Michał Kita Trzymaniem mówił. jakieś, tak, siatki, coś tam, no jakby Faule, no. które punktował Kita, a znaczy faule, które wskazywał potem Kita, a sędzia ich nie wyłapał w trakcie walki. No ale w każdym razie i tak miał z nim problem, mimo tych fauli, prawda? No, gdyby się czuł lepiej, to pewnie by tą walkę szukał skończenia, albo zresztą Michał to raczej jest zawodnik, który szuka skończenia, jeśli tylko ma taką okazję. Także na pewno mu tam, nie wiem, może długość rąk Oliwier napsuła krwi. Łukasz Brzeski miał taką walkę, że obaj umarli kondycyjnie i tam najbliżej było nokautu kondycyjnego któregoś z nich, tak naprawdę wygrał, ale no naprawdę męczarnia. A uważam, że Szymon do przodu poszedł, pierwsza runda zrobił presję, od drugiej zaczął już go wywracać. Jak już go wywracał, no to tego w tym parterze zdominował. Także, co wiesz, albo odrobił lekcję bardzo dobrze i po prostu zobaczył, że nie ma co się z nim bić w stójce, ale z drugiej strony pierwszą rundę tak, no naprawdę według mnie zaczął rewelacyjnie, z taką presją na wyższego zawodnika, trzymał go tak naprawdę cały czas plecami do siatki, mimo że tam coś tam wiadomo obrywał, no ale no, na pewno go odmęczył go i temu konsekwencji tej presji, w którą jakby spowodował w pierwszej rundzie, myślę, że było mu łatwiej go wywrócić i jak wrócił, no to miał już zmęczonego zawodnika i ta różnica umiejętności parterowych była jeszcze bardziej widoczna. To prawda, bardzo mi się podobało to, że nie dał się wciągnąć w tę grę Oliveiry, bo on ma taki, no właśnie, męczący taki styl, który gdzieś przy siatce się objawia, właśnie też zmusza rywala do chodzenia na niego i jest taki, no taki generalnie trochę męczy buła, ale jest bardzo solidny w tym, co robi Ednaldo Oliveira i Bajor się tego
zapowiadał przed walką, że musi się tego wystrzegać i tak konsekwentnie tego pilnował całą walkę i to mi się bardzo podobało. Na pewno bardzo mądrze zawalczył, pewnie zobaczymy go teraz w starciu rewanżowym z Olim Thompsonem. No i zobaczymy, czy znów wydarzy się niespodzianka, czy nie. Idziemy dalej. Piotr Kuberski pokonał Mateusza Strzelczyka. I zastanawiam się, czy to, że Mateusz Strzelczyk dalej toczy pojedynki, to jest najlepszy pomysł. Mam wrażenie, że ten chłopak jest przerażająco rozbity. On jest wiecznym talentem, o którym się mówiło przez lata, natomiast no, nigdy niestety nie dowiózł tego swojego talentu do klatki i gdzieś sposób prowadzenia kariery i chyba też sposób prowadzenia go samego siebie prowadził do tego, że, no, że Mateusz jest porozbijany, przegrywa walki i trochę toczy te pojedynki tak, jakby nie chciało mu się tego robić. Tak, nie wiem jak to nazwać. Jest taki. Tak jakby za karę trochę walczył. No i przede wszystkim widać, że jest bardzo rozbitym zawodnikiem. No, mi się wydaje, że talentem to był te ładnych parę lat temu, jak się o nim mówiło. No, w tym momencie już bym go tak nie rozpatrywał. No. Przede wszystkim, tak, to jest mój kolega, więc też nie chcę brzydko powiedzieć, ale tak jakby roztrwonił ten swój talent i ten swój czas. Ale być może po prostu on jakby nie czuł tego MMA i on chyba teraz jakiś ma klub w Częstochowie i po prostu prowadzi zajęcia i wydaje mi się, że bierze walki po prostu z no, po prostu z powodów finansowych, no, że to jest jakiś zastrzyk gotówki i lepiej zarobić niż nie zarobić, ale nie wydaje mi się, żeby on jakby przed jakby jego kariera sportowa była dla niego jak priorytetem w życiu teraz i on po prostu jeszcze ma jakieś nazwisko takie, że biorą go na galę, także po prostu korzysta z tego, ale no jak z mocnymi zawodnikami, no wydaje mi się, że dzisiaj jest no nie jest w stanie wygrać i musiałby się po prostu wziąć za siebie i zacząć przygotowywać porządnie. Amen. Brawa dla Piotrka Kuberskiego. Ja uważam, że to jest bardzo fajny zawodnik i gdzieś przegrana z Kubą Kamieniarzem, jeśli dobrze pamiętam, zatrzymała go na trochę, ale już wraca z powrotem na tory zwycięskie i mam nadzieję, że rozpędzi ten pociąg z wygranymi. Poza tym zobaczyliśmy starcie Wojtka Kawy z Mikołajem Lewandowskim, na którym Wojtek Kawa miał chyba szansę, jeśli dobrze pamiętam, wygrać walkę w pierwszej rundzie, ale podpisał się najbardziej nieporadnym ground and pound, jakim widziałem od dawna, aż mi przyszło na myśl od razu to, jak na samym początku kariery ground and pound, jakie ground and pound uskuteczniał Brock Lesnar, gdzie robił te takie swoje ciosy, takie, że tak powiem, onaniczne, czy też onanizujące. Nie wiem, pamiętasz to, jak Brock Lesnar walił te takie młotki? Jak poziom Najmana. Coś takiego i a tutaj zrobił Wojtek Kawa, tak ruszył i uderzał, nie wiem, uderzył z jakichś 40 ciosów w 10 sekund, tylko uderzył we wszystko, tylko nie w głowę rywala. Uderzał w gardę, w brzuch, w nogi i generalnie tak jakby się chciał odpędzić od os albo od czegoś, a myślę, że mógł wygrać ten pojedynek już wtedy. Chyba to była pierwsza runda, niestety nie pamiętam dokładnie. No i Bartek Szewczyk pokonał Achmeda Sałamowa. Achmed Sałamow był anonsowany przez Fernando Lopeza, jego trenera, jako jeszcze lepsza wersja Hamzata Chimaeva. No tylko Hamzat Chimaeva, myślę, że nawet po tym COVID-zie, który prawie doprowadził go do śmierci, po pięciu, przynajmniej tak jak słyszymy z tych opowieści, dalej po 5 minutach miałby lepszą kondycję niż tutaj przybysz z Francji, łamany na Dagestan. Bo po prostu umarł po 3 minutach walki i jak stracił totalnie kondycję, to Bartosz Szewczyk go poddał, mimo że w pierwszej rundzie gdzieś było ryzyko tego, że sam przegra przez duszenie zza pleców, to koniec końców podopieczny Mirka Oklińskiego zwyciężył w tym pojedynku. Coś o tych dwóch walkach? Nie oglądałem tego. No i widzą państwo, tak? To jest z Krzysztofem, no. Na TFT ma czas, kompozycję marzenie złożył, ale MMA nie ogląda. Ech, Krzysztof. Priorytety, no. No dobrze, nie chcę bić fen, no bo to trochę nie ma sensu. Lubię bardzo tę organizację i przysparza mi zawsze dużo radości. To jest trochę tak, że jakby nie było fenu, to ktoś by musiał go wymyślić, bo to jest takie nasze dobro polskie, taka fajna polska organizacja, która daje zawsze dużo uśmiechu, plus wypuściła ze swoich szeregów wielu zawodników, ale no. Jeśli tak będą wyglądały karty walk, to trochę to nie ma sensu. I jedna rzecz, która mi się bardzo nie podoba.
To muszę powiedzieć, bo Paweł Jóźwiak powiedział w Koloseum w czwartek zeszły, że sypią się gromy na Fen, a nikt nie zauważa, że Fen jako jedyny zrobił galę z publicznością, że robi ważenia na LEDach, że robi bogate oprawy. To ja bym wolał, panie prezesie, żeby nie robił Fen bogatych opraw, żeby nie wydawał na dwóch konferansjerów, jeśli nie ma na to pieniędzy, tylko żeby ściągnął dużo lepszych zawodników, zapłacił im należną sumę, bo nie ukrywajmy, że to jest też pewnie jeden z powodów, dla których oglądaliśmy takich, a nie innych rywali tym razem. I naprawdę dużo lepiej ogląda się galę, która ma mniejszą oprawę, która nie ma otwarcia, nie ma skrzypaczki, rapera i tak dalej, tylko po prostu toczą się tam walki, na której są lepsi zawodnicy. I nie może pan prezes mówić fanom, że no musi tyle kosztować, bo mamy fajne oprawy, bo oprawy są dla was. To jest bajer telewizyjny, żeby fajnie wyglądała gala w obrazku, a nie dla fanów. Fani chcą oglądać dobre MMA i myślę, że jest to absurd, jeśli ktoś tłumaczy daną cenę za swój produkt tym, że on zapłacił dużo za papierek, którym to jest owinięte. No, jeśli byłoby to dobro luksusowe, to można tak tłumaczyć, bo tak to wygląda trochę w świecie ekonomii. Tak mi się wydaje, że jak są dobra luksusowe, to często płacimy za to, że ma ten stempelek tam, nie wiem, Coco Chanel albo stempelek Adidas. Pewnie te same buty innej marki kosztują 300 zł mniej, ale to nie o to chodzi. Jeśli Fen ma być dalej oglądany, to musi mieć przede wszystkim dobre walki, bo tym się charakteryzował przez wiele miesięcy. I tak jak w zeszłym roku po każdej gali praktycznie chwaliliśmy Fen i mówiliśmy, że idzie to wszystko w super stronę, to mam nadzieję, że ta gala była tylko wypadkiem przy pracy i na kolejnej zobaczymy już znów pojedynki przede wszystkim bardzo wyrównane, bo tego tutaj zabrakło. Poza jednym starciem, ewentualnie dwoma, były to po prostu walki do jednej bramki, w których no nie wydarzyło Tak jak się. nasze mecze FIFA. Ale żeby daleko nie szukać, jakby nie szukać, to wydaje mi się, że ACA jest jakby takim dobrym przykładem, gdzie nie ma właśnie raperów, skrzypaczek, otwarcia, nawet Ringers nie ma, a są po prostu dobre walki. Ale ja wiem, że na pewno ACA ma jakby większy budżet niż FEN, ale no na Znaczy, nie jest pewno. nieograniczenie większy budżet, bo to jest nieporównywalny budżet. Ale co chcę powiedzieć, że jakby ogląda się galę ACA dobrze, mimo że nie ma tych wszystkich rzeczy, dlatego że walki są dobre. Ogląda się dobrze, ale z drugiej strony myślę, że jednym z powodów, dla których te gale może nie są super oglądane w naszym kraju, jest to, że jednak ludzie przyzwyczaili się do. Pewnie głównie przez. O, no jakby to jest fajny przykład. Zobacz, jaki wpływ miało KSW na polski obraz MMA, nazwijmy to. Przypomnij sobie, na ilu galach mniejszych nie ma otwarć albo nie ma jakiejś prezentacji. Praktycznie na każdej gali jest. Gdzie to jest jakiś absurd, że tam na gali, która nie jest telewizyjna, jest, wiesz, jakaś prezentacja, właśnie skrzypaczki, skrzypkowie, nie wiem, pokazy mody czy coś. To jest absurdalne. Umówmy się, że to nie jest miejsce, to jest absurd. Ale praktycznie na każdej małej gali występuje coś takiego. Dlaczego? Bo ludzie się przyzwyczaili, że KSW zbudowało standard w sumie w oparciu inspiracji o Pride, że jest to nie tylko gala, ale też show, że mamy. No, KSW gdzieś to wyniosło na inny poziom, tak? Bo w Pride mieliśmy jakieś kosmiczne akcje, takie typowo japońskie, za to w KSW ten poziom produkcyjny to jest pewnie poziom najlepszych koncertów w Europie i jakby no wiele osób zresztą też tak to opisuje. Niemniej, to już trochę tak jest, że mam wrażenie, że polski kibic oczekuje chociaż namiastki tego show, tego jakiejś oprawy, ale myślę, że nie trzeba robić tego aż tak bardzo kosztem innych rzeczy. Znaczy, ja myślę, że nie trzeba próbować być podróbą KSW, tylko okej, KSW robi show, ma fajną oprawę, ale to nie znaczy, że każda mała organizacja musi być jak KSW. Niech oni robią swój produkt, a my róbmy swój produkt. No nie wiem, armia na przykład nawet nie ma pasa, tylko ma szablę, zawsze jest ta żołnierska oprawa. Według mnie to wygląda To dobrze, jest super, no. a przynajmniej się kojarzy już z nimi. Włączasz galę i wiesz, że to jest armia, a nie. Armia to jest chyba pierwsza organizacja, mam wrażenie,
która jakby znalazła na siebie pomysł i się oderwała właśnie od tego standardu, bo i te to wszystko, co mówisz, nie? Czyli te żołnierskie pojedynki, szabla, kilka rzeczy mi się tam nie podoba, akurat na przykład, nie wiem, ostatnio to nie rozumiem, po co grać hymn po przegranej znaczy, A, tak. walce dwóch Polaków, jakby to był jakiś absurd, co ostatnio się wydarzyło, ale rozumiem, no, to, że to są jakieś żołnierskie klimaty, do których mi daleko, więc pewnie ja tego nie zrozumiem. Niemniej, tak jak ty mówisz, to jest organizacja, która znalazła na siebie pomysł i to zrobiła, i idzie w to, i myślę, że dużo osób bardzo właśnie to docenia. Też cała obrazki i wszystkie grafiki, w mojej ocenie, to jest najładniejsza oprawa graficzna, jaka jest. No, ale to mają Adasia po prostu. Adaś jest kozak, no. Ale w ogóle pozdrawiamy serdecznie Adaś, bo wiemy, że nas oglądasz, a wiesz, dlaczego cię serdecznie pozdrawiamy, i trzymaj się dobrze. W każdym razie, o czym ja mówiłem. No, myślę, że Fen też już znalazł jakiś taki pomysł na siebie. Też robią takie rzeczy, które mają ich gdzieś wyróżniać, jakieś inne ujęcia kamer, takie na przykład teraz były te z narożników, co prawda, no to widzieliśmy i w UFC, i już w KSW też lata temu, ale no, szukają takich swoich rzeczy i to im bardzo dobrze wychodzi, ale cały czas zakończę ten nasz wywód o Fen jednym stwierdzeniem. Jeśli nie będzie dobrych walk, które budzą emocje, dlatego że są wyrównane, to nikt nie będzie, to nie będzie się to dobrze oglądało, i to jest koniec. Amen. UFC! Krzysztof! Patrz to, jak się teraz pokuszę o połączenie naszych dwóch światów. Bo jak Państwo wszyscy wiedzą, Krzysztof jest zagorzałym fanem boksu i o boksie wie więcej jeszcze niż o MMA. Czy Derek Lewis to jest taki Anthony Joshua świata MMA? Że może, że jakby ma po prostu tą jedną rzecz, czyli mega mocny cios, i nie jest najlepszy w żadnym z innych elementów MMA. Jest taki bardzo przeciętny w każdym z tych elementów, czy w zapasach, w grapplingu to jest, co prawda się śmieją wszyscy, że jest najbardziej niebezpiecznym niebieskim pasem w Teksasie, ale no, jest bardzo przeciętny w innych rzeczach, ale ma takie uderzenie, że jest w stanie w każdej sekundzie walki, i to go na przykład wyróżnia na tle innych ciężkich, że to może być piąta runda, 48 sekunda, i on dalej jest w stanie to wygrać. I czy Anthony Joshua to jest dobre porównanie, czy przesadziłem? Bo wiem, że ty mi zawsze opowiadałeś o tym, że Anthony Joshua nie jest dobrym jakby generalnie rzecz biorąc, nie jest dobrym bokserem, ale zawsze będzie miał to jedno uderzenie, które może odwrócić losy pojedynku. Tak, coś usłyszałeś, coś zrozumiałeś, ale wszystko pomyliłeś. To znaczy, jeśli chodzi o Antonego Joshuę, to nie, to jest zły przykład, ale rozumiem, że chodziło ci pewnie o Wildera. Ej, o I Wildera, przepraszam, przepraszam. obaj są czarnoskórzy i wtedy porównanie się zgadza. Rzeczywiście trochę Cały Wilder. wywód psów, nie powiem co. Dlaczego mnie nie zatrzymałeś od razu i nie poprawiłeś i dałeś mi jakby się O, kompromitować? dałem ci się rozpędzić, Jak no. możesz mi dać, już mi się dałeś skompromitować jakieś 20 minut w FIFA, a teraz mi się dajesz kompromitować publicznie przed ludźmi. Przestań, Krzysztof. No, Wystarczy w na każdym końcu razie. powiedzieć: Dominik, chyba mówisz o Wilderze. Ja bym powiedział: A, no tak, Wilder. Dzięki, No, Krzysztof. rzeczywiście jest tak, jak powiedziałeś, że trochę Wilder jest takim odpowiednikiem Luisa, bo po prostu czeka na mocny cios, szczególnie te dwie walki z Ortizem, gdzie on po prostu się zorientował, że nie wygra z nim boksersko na punkty i nie próbował nawet chyba wyciągać rund, tylko po prostu czekał. Wiedział, że jak nie trafi w pierwszej, w drugiej, trzeciej, to może trafi w ósmej albo w dziewiątej. No i w końcu trafiał i wygrywał. Także trochę tak jest z Derekiem, który po prostu stoi krok od siatki. Nawet się nie fatyguje, żeby jakiś zwód zrobić czy coś, tylko stoi, czeka, żeby Niewiarygodne jest. On wypalić. wyprowadził 7 ciosów. I jeszcze ta rozbrajająca szczerość po walce, że jakby nie starał się wyprowadzać innych niż podbródkowe, bo wiedział, że prędzej czy później nim trafi. No przecież to jest jakiś absurd. Co za gość. Znaczy, wyprowadził więcej, ale trafił 7 ciosów, no. No tak, ale tak bardzo dobre porównanie, no, że po prostu, ale to też jest świadomość, uważam, zawodnika, taka dojrzałość nawet bym powiedział, że jakby wie, jakie ma atuty. To dużo zawodników wie, jakie ma atuty, ale niewielu potrafi się przyznać albo przed samym sobą nawet, że o swoich brakach. I być może on po prostu wie na przykład, że wcale nie ma takiej dobrej kondycji. Wcale nie umie jakieś tam, nie robi dobrze, nie wiem, presji, nie ma dobrych zapasów, musi uważać na to, musi uważać na tamto.
i nie próbuje jakoś wygrać rundy na punkty, nie próbuje obskoczyć rywala, kopać się z nim, nie wiem, wyprzedzać, kontrować, tylko po prostu stoi i czeka na tą prawą rękę. Aczkolwiek tutaj oczywiście była kontra tym podbródkiem, ale no jakby wie, co ma dobre, wie, że może w ten sposób wygrać walkę i tylko w ten sposób chce walczyć, co uważam, że jest mądre i tak jak powiedziałem, no to dojrzałość to jest. Nie zgodzę się tylko z tym, że on ma kiepską kondycję, bo on naprawdę nie ma kiepskiej kondycji. To było widać po walce właśnie z Wołkowem czy z Marcinem Tyburą, że wydawałoby się, że powinien być wyczerpany Derek Lewis, nosząc tyle kilogramów na sobie i generalnie walcząc w tej kategorii ciężkiej. Ale on, a może inaczej, po prostu w nim jakby nie maleje ta moc z upływem tlenu. To jest niesamowite. Siła ciosu zostaje, ale Bo też przypomina mi się pamiętaj taki tam. case, chcę tylko szybko wrócić, Shayna Carvina. To jest dokładnie, moim zdaniem, może nie dokładnie, ale bardzo podobny typ, chociaż Shane Carvin oczywiście był znakomitym zapaśnikiem oprócz tego, ale to był gość, który po prostu miał niewiarygodne pieprznięcie i tym doszedł do mistrzostwa w UFC. Został mistrzem UFC, mając tylko, co? 4 minuty tlenu i jeden mocny cios. I to mu wystarczyło, żeby zostać mistrzem UFC w kategorii ciężkiej. To jest też coś pięknego, za to kochamy kategorię ciężką, że na przykład, nie wiem, Marcin Różalski może zostać mistrzem KSW, a Shane Carwin czy Derek Lewis, bo to jest bardzo prawdopodobne, że może zostać mistrzem UFC, jeśli po prostu będzie trafiał swoich rywali. Więc tu bym się nie zgodził i też Daniel Cormier powiedział, że widać po Dereku Lewisie, że bardzo poprawił swoje zapasy, że od tych walk wcześniejszych, w których gdzieś dawał się jak dziecko obalać, już inaczej się rusza, ma też dużo pewniejsze ruchy, czy na przykład z olejnikiem było widać, no ja nie jestem zapaśnikiem, nawet nie powiedziałbym, że kiepskim, po prostu nie jestem w ogóle, więc nie widzę takich rzeczy, ale Daniel Cormier mocno propsował zapasy Luisa i mówił, no że już za jego czasów było go bardzo trudno wywrócić, bo po prostu jest olbrzymim typem i no te nogi ważą tyle, co niekiedy inny człowiek. Więc po prostu jest to bardzo trudne, a teraz poprawił te zapasy i dlatego ja domniemuję, że jest w stanie zdobyć pas UFC. No a chciałeś jeszcze jedną rzecz powiedzieć? Tak, że, znaczy, że po pierwsze Derek jest taki, że jak prowadzi walkę w tym swoim takim, nie wiem, ślamazarnym tempie, on stara się walkę zwolnić. Jakby tak poprowadzić, że przeciwnik też zaczął w tym jego tempie się bić. No to jeśli on rzeczywiście prowadzi na ten swój oddech, to jest w stanie bić się dystans. Ale na przykład nie byłby w stanie jakby bić się w ten sposób, żeby przyspieszać, ponawiać, robić presję, bo na to nie ma tyle kondycji. I to jest różnica między nim a Karwinem, który był bardzo energiczny, dynamiczny jak na tą ciężką wagę i on bardzo szybko ruszał i próbował właśnie z rywami pracować i dlatego się tak przepalał, dlatego też nie miał tej kondycji. I być może to jest oczywiście genetyka i on taki był po prostu, a może to właśnie to, co mówiłem wcześniej, czyli dojrzałość Dereka, że on po prostu wie, że nie ma tyle zdrowia i jakby ruszył tak jak Shane Carwin na kogoś, to też pewnie by w drugiej rundzie już nie miał siły, ale on taki wie, że jest po prostu, że nie musi się spieszyć i się nie spieszy. A Carwin był, miałem wrażenie taki, że on to sobie w głowie się nastawił, że ma cios, więc musi w pierwszej rundzie poszukać nokautu, no nie? Okej, okay, rozumiem to. A są w świecie, albo byli w świecie boksu, jacyś inni tacy zawodnicy, którzy właśnie mieli po prostu mocne uderzenie i trochę. Bo nie chcę powiedzieć, że Derek Lewis nie ma nic więcej, ale to jest taki gość, o którym wypisałem sobie ze świata MMA inne osoby, które bardzo miały bardzo podobną przypadłość, czyli że zawsze mieli ten cios, który mógł zamordować, i właśnie wypisałem sobie Shane Carwin, to jest raz. Dwa, Dan Henderson, to też wspominał o tym Daniel Cormier i wielu rywali, że każde uderzenie przyjęte od Dana Hendersona to jest jak uczucie zderzenia się po prostu z ciężarówką, że on bił tak niewiarygodnie mocno, że to jest coś przerażającego i ten H-bomb do końca życia rzeczywiście, do ostatniej chwili, do ostatniego momentu, kiedy Hendo walczył, to w każdej walce tak było, że potrafił po prostu wrócić. Nieważne jakby przegrywał, jeden cios potrafił zmienić losy całego pojedynku, więc to jest bez wątpienia taki zawodnik. Melvin Manhoef, to też jest kolejny, który mi od razu przyszedł na myśl, gość, który
nie za bardzo umiał w MMA, jeśli chodzi o wszystkie aspekty tej walki, ale nasze tego tej dyscypliny, ale jak trafił, to nie było czego zbierać. Igor Wowczajczyn, to jest idol Janka Błachowicza. Janek polubił MMA od oglądania Igora i jeśli nie widzieliście tego gościa z czasów Pride i pre-UFC i początków UFC, to jest przerażający gość. To jest naprawdę siał postrach na wszystkich kontynentach świata w tym swoim czasie. I jeszcze wypisałem sobie takie oczywistości, ale już to nie są goście tacy, że tak powiem, którzy pierwszy przychodzą na myśl. Chuck Liddell, Mark Hunt, Anthony Rampage Johnson, Anthony Rumble Johnson i Quinton Rampage Jackson, to miało tak być. Robbie Lawler i jeszcze mi został oczywiście Francis Ngannou, który jest teraz, ale no to też jest trochę taka oczywistość, dlatego też ta walka Luisa z Ngannou wyglądała tak, jak wyglądała, że obaj wiedzieli, że jak drugi walnie, to może być pozamiatane. I teraz, No, czy ktoś inny z MMA ci przychodzi, a jak nie z MMA, to ze świata boksu, który, wiesz, po prostu było wiadomo, że może 11 rund przegrywać, ale jak trafi, to trafi. Ostatnio mówiłeś o Polaku, prawda? Jednym, który tak walczył. Albo to mi opowiadałeś. O polskim pięściarzu, który też tak potrafił, że był. A tak, to mi opowiadałeś, jak oglądaliśmy, jak rozmawialiśmy o ja Adesanie. uważam, że oczywiście, no ja uważam, że Krzysztof Włodarczyk był takim zawodnikiem, który Mówiłeś o kimś innym. Że wydaje był mi się, taki że Włodarczyk. chudy i nie wyglądał, jakby miał cios, a miał takie mocne. Krzysiek Włodarczyk. Jeszcze ktoś inny to był. Ja pamiętam, że miał z Greenem taką walkę, że przegrywał rundę po rundzie i tam chyba w 11 czy 12 rundzie, jak go trafił, to łzawą szczękę. Miał tak też walkę z Czakijewem, że ten Czakijew go po prostu pruł pierwsze tam chyba 5 rund czy coś, a jak już się zmęczył i go jednym ciosem Krzysiek złapał, to zaraz go potem skończył, także na pewno Włodarczyk był takim zawodnikiem, który, znaczy mistrzem świata też, także nie mówię, że nie umiał innych rzeczy, bo miał bardzo, bardzo dobry technicznie, taką szczelną gardę, technicznie poprawny, bardzo dobry, taki twardy, sztywny, długi, lewy, prosty, ale na pewno jego takim największym atutem to było to, że po prostu potrafił jednym ciosem kogoś znokautować. No, wiesz, akurat w boksie uważam, że ciężko takiego zawodnika, który nic nie umie, tak jak, znaczy, to też jest w cudzysłowie nic No nie my umie, ale tak, że cały jak. czas proszę nie traktować tego tak do końca poważnie, jakby mówimy, że nic nie umie, tylko chodzi o to, że na tle tej jednej rzeczy innych zawodników, no to jest przepaść w stosunku do innych aspektów. Po prostu tak bardzo wyróżnia się ta jedna cecha, czyli potężne uderzenie, że te inne są gdzieś w lesie za nią. Tak, no także ciężko w boksie, żeby był taki zawodnik, który tylko bazuje na tej sile. No właśnie Wilder jest takim przykładem, ale to się zdarza bardzo rzadko, To a ten taki taki zawodnik. pięściarz, o którym opowiadałem przed chwilą. Tak, a takich zawodników, którzy po prostu mieli cios i potrafili nokautować, to było wielu, to aż się nie da tego wymienić. A w Tak MMA? naprawdę. Albo w kickboxingu, pamiętasz kogoś takiego, kto. No, w kickboxingu był, pamiętam, ten Mike Zambidis, taki mały zawodnik, mały jeszcze z niższej kategorii, który się bił już na 70 i on po prostu był takim, oczywiście też bardzo dobry kickboxer i boksował kombinacjami, ale naprawdę wyróżniał się tym, że potrafił po prostu tym jednym ciosem naprawdę każdego zawodnika zdjąć. MMA jest o tyle wdzięczniejsze, że są te małe rękawiczki i wcale nie trzeba, uważam, mieć aż tak mocnego ciosu, tylko trzeba trafić. Także jest więcej takich zawodników, bo na przykład mówisz o Robbie Lawlerze, ale wydaje mi się, że on jest bardziej takim zawodnikiem, który przełamuje. Ale wiesz co, Oczywiście ma. to jest znów na podstawie wypowiedzi innych zawodników, że mówili, że po prostu ma straszny cios. No i swego czasu on tym siał postrach, że po prostu jak cię trafi, to tak jakbyś dostał kowadłem i to robiło bardzo często na rywalach wrażenie. Ten późniejszy Robbie Lawler, ten, który doszedł do mistrzostwa, to tak walczył, że przełamywał. Tę walka z Rorym McDonaldem na przykład, to był świetny przykład tego, że. Albo z Na przykład, Pettisem. świetny przykład. Dokładnie, to były takie pojedynki, w których on szli na wyniszczenie, tak trochę jak Tony Ferguson, taki styl, żeby bardziej lania się, że tak powiem. Ale ten wcześniejszy Robbie Lawler, bo pamiętajmy, że on chyba zadebiutował w UFC w 2001 roku, jeśli dobrze pamiętam. Możliwe, że teraz coś pomyliłem, kilka lat, ale no on miał 18 albo 19 lat, kiedy debiutował. No to słuchaj, mi się wydaje, że takim zawodnikiem, który ma wyróżniający się cios, i teraz uwaga, to jest Adesanya. Bo
nokautuje zawodników takimi wcale nie do końca jakby czystymi ciosami, albo czystymi, ale gdzieś zupełnie odchylony i ten cios na pewno jakby wytracił dużo siły, którą mógłby wygenerować, gdyby się inaczej skręcił. A jest chudziutki i myślę, że nikt się nie spodziewa tej jego siły, to znaczy z tych przeciwników, że patrzą na niego i sobie myślą, no jest, tam będzie szybki, ale te ciosy nie będą jakieś takie bardzo niebezpieczne, a on naprawdę potrafi takim, nawet bym powiedział, rzuconym ciosem kogoś znokautować. Także myślę, że jak na tą swoją kategorię wagową, to obawiam się, że ma cios. No i zobaczymy, jak Janek go będzie trzymał ten jego cios. No, tak naprawdę poza tą walką z Santosem Janek nigdy nie pokazał, że jest jakby łatwy do zranienia, łatwy do znokautowania. Także no, to też jest ciekawe dla mnie w ogóle, jeśli chodzi o tą walkę, to jest ciekawe zagadnienie. Siła ciosu Adesani i jak Janek będzie reagował na to, bo na pewno będzie miał przewagę szybkości, więc będzie Janka trafiał. Myślałem, że zostawisz to na przyszły tydzień, bo to było Ale to takie. jeszcze sobie pogadamy o tym, ale jak już weszliśmy na ten temat, to tak mi się skojarzyło, że to jest to się tak mówi czasami, że jak ktoś ma takie chude ręce i ma mocny cios, że to jest tak jak kabel z prądem. Że to jest właśnie to coś takiego. No. A pamiętam, Guillermo Rigondo kiedyś powiedział, że. Bo to jest zawodnik kategorii w ogóle, chyba boksował na 48 kg, a później 52. I też potrafił szczęki łamać jakby w pierwszej rundzie jednym ciosem. I kiedyś się go zapytali o tą siłę ciosu i on powiedział, że najstraszniejsze trucizny są w małych fiolkach. Też mi Ładne, to ładne. zapamiętałem, fajne, no. Bardzo ładne. Ale to prawda, no. Jakby te najgroźniejsze trucizny, to wystarczy jakaś Takie. tam mikroskopijna dawka, żeby zamordować. Kurde, Krzysztof. Widzisz, to jest ten profesorski sznyt, o którym ci mówiłem, jak rozmawialiśmy. Jestem bardzo z ciebie dumny. O tej walce, w sensie o Adesani i o Janku, będziemy na pewno rozmawiać w przyszłym tygodniu. Z tego miejsca chciałbym złożyć Janowi najserdeczniejsze życzenia z okazji 38 urodzin, bo wczoraj miał i 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Popisał się też znakomitym wokalnym, Okay. tak, swoimi ulubionymi utworami. Dzisiaj z nim rozmawiałem, wczoraj z nim rozmawiałem, robiliśmy wywiad i mówił, że jest wkurzony w sumie, bo on Czterech Pancernych zna na pamięć i w środku nocy, w trakcie grubej imprezy potrafi zaśpiewać wszystko, a tam był, tak go zaskoczyli tym, że w trzecim wersie już się pomylił i było mu wstyd, ale no na szczęście to jest anglojęzyczny podcast, więc nikt tego nie wyłapie zapewne. Niemniej, tak jak mówię, prawie przyszły cały odcinek poświęcimy tylko walce Adesania kontra Błachowicz, więc oprócz tych innych pojedynków z UFC, także możemy tu przejść dalej. Jana Kunickaja pokonała Caitlin Vieira i chciałbym nagrodzić sędziów gromkim brawo za to, że dali wygraną Janie, bo Vieira w pierwszej rundzie nie zrobiła nic, zadała chyba 5 ciosów i leżała w półgardzie, który jest pozycją z góry, ale nie pozycją dominującą, a Kunickaja zadała chyba z tych ciosów 50, coś takiego, albo 60 z dołu i po prostu ona chciała walczyć i bardzo mi się podoba to, że co prawda jeden sędzia dał pierwszą rundę Janie, a dwóch trzecią rundę, ale ogólnie rzecz biorąc jestem pod dużym wrażeniem, że sędziowie docenili aktywność i chęć zwycięstwa i chęć walki, a nie tylko patrzenie na dominujące pozycje, bo Caitlin Vieira nie zrobiła w tej walce nic, żeby wygrać poza drugą rundą. Darek Minner pokonał Charlesa Rosę w pojedynku, w którym totalnie zdominował go grapplersko i Charles Rosa ma ostatnio pecha, bo najpierw go po prostu zniszczył Bryce Mitchell w parterze, a teraz zrobił to Minner. Oprócz tego w starciach wagi ciężkiej Chris Daukaus pokonał Aleksieja Olejnika i to było trochę przykre i równie przykre było to, jak Andrzej Arlovski przegrał z Tomem Aspinalem. Generalnie Andrzej odklepał duszenie w ogóle bez walki, bez wpięcia, bez niczego. Albo Tom Aspinal ma niesamowicie mocny cios, niesamowicie mocny uchwyt, albo Andrzej Arlovski po prostu już nie chciał walczyć w tym starciu, bo po prostu wyglądało to tak, jakby sobie odpuścił. I Filip Hayes pokonał Nasrudina Imavova w starciu w kategorii średniej, do tego w karcie wstępnej. Jared Gordon wypunktował Danego Chaveza. John Castaneda, który ma na klacie wytatuowane Ariel
i się śmieje Ariel Helwani, że to na jego cześć wygrał z Eddiem Wainlandem. Julian Erosa pokonał Nate'a Landwehra. Nate bardzo oponował i uważał, że ta walka została przerwana za szybko, ale chyba to nie do końca prawda. Casey O'Neill wygrała z Shannon Dobson, a Ayman Zahabi, który wygląda identycznie jak Ariel Helwani, znokautował pięknym ciosem Draco Rodriguez'a i Siergiej Spiwak nokautem technicznym wygrał z Jaredem Wanderą. Czy chciałbyś coś dodać do tej karty jeszcze, Krzysztof? Czy jej nie oglądałeś? Nie oglądałem jej A, poza tą walką wieczoru. no ja ją komentowałem z TJ-em, więc obejrzałem kartę główną dokładnie, a wstępną nieco mniej, ale również. A, jedna jeszcze rzecz. Straszne to jest dla Curtisa Blades'a, że gościu jest naprawdę znakomitym zawodnikiem i bardzo dobrym, no świetnym, inaczej, jest świetnym zapaśnikiem i bardzo dobrym zawodnikiem, ale w swoim życiu, po tym jak notuje serię bardzo cennych zwycięstw, trafia na ludzi, którzy mocno biją i z nimi przegrywa, bo jak na razie przegrał z Francisem Ngannou i teraz z Derrickiem Lewisem i znów pewnie gdzieś na 2 lata musi odłożyć na bok marzenia o tym, żeby zawalczyć o pas, a w sumie wydawało się, że walczy bardzo mądrze z tym Lewisem. Cały czas był taki, cały czas się ruszał, cały czas tu doskok, odskok, doskok, odskok. I kurde, w końcu poszedł po sprowadzenie i okazało się, że to był fatalny pomysł. No, z perspektywy czasu to wygląda na to, że metodą na Luisa było po prostu bić się z nim w stójce i go wypunktować. No, wygrał pierwszą I rundę, Curtis. tak, i właśnie to, tą taką pracą, gdzieś presją z wodem, odskok do skok, to poruszając się, rozpracowywał Luisa, który w sumie czekał coraz na to obalenie. I no, ciekawe, czy następni, że tak powiem, przeciwnicy Dereka, jakby zobaczą to, bo to też jest taki trochę blueprint, jak wygrać z Derekiem. Bo rzeczywiście Curtis pokazał, że jeśli chce się z nim tylko punktować w stójce, to on jest wcale nie jest taki niebezpieczny, no bo on po prostu czeka. To może też dlatego, że Curtis Blaydes jest zapaśnikiem i jakby no, wszyscy się spodziewali tego sprowadzenia, no ale tak jak powiedziałem, no, z perspektywy czasu wygląda na to, że lepszą metodą byłoby po prostu bić się z nim w stójce, a nie jakby oszukać go, że będę się bił w stójce i sprowadzę w końcu, no bo w końcu się oszukał Curtis, koniec końców. I na tym kończymy tę kartę i krótka zapowiedź tego, co wydarzy się w najbliższy weekend. A tam Jarzynio Rozenstruk kontra Cyril Gane, Nikita Kryłow, Magomed Ankalaev, Montanha de la Rosa kontra Mayra Bueno Silva, Pedro Munhoz, Jimmy Rivera, Angela Hill, Ashley Joder i Alex Caceres kontra Kevin Krum. To będzie moim zdaniem bardzo fajna gala. No i jeszcze do tego Thiago Moises kontra Aleksander Hernandez w karcie wstępnej i Alex Oliveira, Ramzan Kurmagomedov. To jest też kolejny pojedynek do zobaczenia na pewno. O, Vince Cachero kontra Ronnie Lawrence. To też może być ciekawy pojedynek. Fajna karta. Oglądajcie, naprawdę polecam. Ale chcę zapytać cię o tę kartę, o tę walkę główną, bo ja jestem olbrzymim fanem Cyrila Gane i uważam, że to jest przyszły mistrz UFC. Czy podzielasz moją teorię i czy widzisz jego wygraną w starciu z Rozenstrukiem? No wiesz co? On mi bardziej przypomina Antonego Joshuę, jak już tam mieliśmy te porównania z boksu, bo Nie wiem, o czym mówisz, nie wiem, o czym mówisz. mam wrażenie, że jest taki solidny we wszystkim, bardzo atletyczny i jeszcze się może dużo nauczyć. Jeszcze ma tak jakby jest miejsce do rozwoju. Może być dużo lepszy niż jest teraz, a już w tym momencie wygląda na to, że jest w stanie się bić z tymi najlepszymi, bo ma ten cios. Jest taki truchliwy, niezły technicznie, jak na tą ciężką wagę, naprawdę bym powiedział nawet dobry technicznie. No ciekawe, wydaje mi się, że jeśli nie da się trafić jakimś ciosem, to jest faworytem tej walki, no że to jest jedyne zagrożenie. No ale to z drugiej strony w ciężkiej wadze, no to zawsze jest takie zagrożenie, także po prostu musi się obawiać tego, czego się musi obawiać w każdej walce. Na pewno tego Rozenstruka można znokautować, na pewno on może go znokautować i myślę, że znaczy jakbym miał postawić pieniądze, ja nigdy nie stawiam pieniędzy, ale gdybym miał, no to bym obstawił właśnie Cyrila. Mi imponuje czym? Tym, co najbardziej lubię w zawodnikach, czyli mądrością i przeglądem, jak ktoś
nie robi rzeczy, które ma w nawyku, ale widzi, co się dzieje w klatce, to jest dla mnie zawsze zawodnikiem, którego należy obserwować. I Cyril Gane zrobił to chociażby w walce z Mace'em, gdzie mógł go znokautować ciosami w parterze, ground and pound, ale co zobaczył? Że ten wystawia nogę i ni stąd, ni zowąd gość, który był anonsowany jako po prostu bardzo dobry kickbokser, chwycił girę i wyciągnął skrętówkę. I to mi się strasznie podobało i to było takie... Po pierwsze pokazał, że się nie boi próbować nowych rzeczy, trochę tak jak rozmawialiśmy o róży gumiennej jakiś czas temu, że ma coś takiego, że nawet jak coś jest dla niej nowe, to nie boi się tego spróbować. I to jest właśnie, to było coś, co pokazał w tamtej walce. Do tego widzi bardzo dużo. Jest w trakcie pojedynku często dobiera techniki, które nie są oczywiste, ale świetnie się wpisują w to, co się dzieje teraz w walce i chciałbym bardzo oglądać tego zawodnika jak najdłużej i myślę, że Jarzynio Rozenstruk nie będzie miał nic mu do zaoferowania. Nawet pokuszę się o takie stwierdzenie, że zostanie rozpykany przez Cyrila Gane. Możecie robić, no nie screeny, ale nagrywać ten krótki wycinek i potem wytykać mi, że jestem amatorem, a nie ekspertem. I do tego, no, w walce Krylow-Ankalajew, tam się musi coś wydarzyć zabawnego, śmiesznego albo jakiegoś takiego nie z tej ziemi, bo tak jest w walkach obu tych panów, więc zachęcamy do oglądania. Wnioski wolne na koniec. Krzysztof, czy coś jeszcze ciekawego się działo w tym tygodniu? Ja na pewno powiem jedną rzecz. Wszyscy, którzy nie obserwujecie Sebastiana Przybysza w mediach społecznościowych, tracicie życie swe, ponieważ ten gość jest niezwykle pomysłowy, bardzo inteligentny i porąbany. I to jest taka mieszanka, która powoduje, że w każdym tygodniu wrzuca na swoje media społecznościowe coś, co trochę ryje banie, ale na pewno jest bardzo zabawne, a przynajmniej niestandardowe i serdecznie go wam polecam do obserwowania, bo rozweseli was i na pewno pokoloruje szarą rzeczywistość, chociaż dzisiaj już na przykład w Poznaniu była piękna pogoda i byłem na takim długim spacerze, było bardzo ciepło i już ta rzeczywistość nie jest taka przytłaczająca, jak jeszcze w ostatnich miesiącach była. No i spacerujesz sobie będąc chorym i potem moja mama się martwi, że jesteś O chory i Jezu, wiemy, a że będę słuchać podcastów. to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie mnie spotkała w nawet nie wiem, czy nie w całym życiu. Chciałbym serdecznie pozdrowić mamę Krzysztofa Głodowskiego i podziękować za to, że się o mnie martwi, a przede wszystkim też również oddać jej to, że jest naszą wierną fanką i to wspaniałe. No to pozdrów Krysię ładnie. Pozdrawiam serdecznie pani Krystyno i jestem onieśmielony, ale też wzruszony tym. Moja mama do dzisiaj czasami mnie pyta, co ja robię, bo nie do końca wie, czym ja się zajmuję, a przypomnę, że od 15 lat oglądam MMA, a od 8 pracuję w tym świecie i czasem cały czas mnie pyta, ale co ty tam robisz w ogóle? Czy ty masz Kiedy jakąś porządną będziesz pracę? miał normalną pracę, Tak, to jest regularne pytanie. Dobrze, coś jeszcze ciekawego? A tak? to był właśnie spacer zdrowotny, no nie mogę siedzieć w domu w czterech ścianach, przecież można oszaleć. O, jak Byleś się... nie zawalał terminów, no, z podcastem. Ja bym cię chciał zapytać o jedną rzecz, bo widzimy, że praktycznie cały czas Karolina Owczarz z tobą trenuje. Czy ona się przeniosła jakoś do twojego klubu, albo została jakąś twoją podopieczną? Bo tak co drugi dzień... No nie, bo co drugi dzień widzę, że jest na sparingach w Warszawie, albo na sparingach tam, gdzie ty trenujesz co jakiś czas, w tym takiej salce, nie wiem, co to jest za klub, albo WCA z tobą też wrzuca liczne zdjęcia i chciałem zapytać, czy stałeś się głównym sparring partnerem, albo też trenerem Karoliny? Nie, sytuacja chyba covidowa uniemożliwia w Łodzi teraz trenowanie i dużo osób z Łodzi do nas przyjeżdża dosyć często, a Karolina no, ma chyba ten komfort, że jej chłopak jest z Warszawy i po prostu no, nie ma gdzie trenować w Łodzi, nie ma jakby, infrastruktura może jest, ale nie ma możliwości, żeby trenować, więc korzysta z tego czasu i siedzi w Warszawie i trenuje z nami. Także gdzieś tam po prostu, nie wiem jak to się nazywa, korepetycje czasami jej udzielam. A jak się, czy odniosła się do tego, inaczej, jak się ma to do tego, co kiedyś powiedziałeś w naszym podcaście w Q&A, że nie lubisz sparingów z dziewczynami, to, że regularnie sparujesz z Karoliną? Nie, ja staram się z nią nie sparować. Ja mam swoje A. przygotowania i dobieram sobie przeciw. Głównie sparuję z Marianem i z chłopakami, którzy są, tak powiem, głowę wyżsi ode mnie. Karolina gdzieś tam sparuje sobie z zawodnikami lżejszymi. Ale jestem w ogóle, jesteśmy gamoniami, ale ja bardziej. Jak mogłem w tej liście osób, które mają potężne uderzenie? Halo, Krzysztof?
Zawiesiłeś się na chwilę. Jestem. Nie wskazać legendarnej polskiej siły, która jest za mną. Przecież Janek to też jest gość, który, co by się nie działo, zawsze w jego, i to jest też ciekawy przykład, bo i w lewej, i w prawej ręce będzie drzemała potężna moc, chociaż w tej prawej chyba nieco większa, ale w obu rękach Janek ma po prostu legendarną polską siłę. I jak mogłem tego wtedy nie wspomnieć? To jest wstyd. Za co serdecznie przepraszam cię, Janek. Ale no, wiem, że nie słuchasz nas, także nie obrazisz się. Po pierwsze nie słucha, po drugie nie wybacza. No i pięknie. Janek pamiętliwy. Szanowni Państwo, to już jest koniec. Możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic na dzisiaj, ale w przyszłym tygodniu, w poniedziałek albo wtorek, słyszymy się ponownie w naszym znakomitym podcaście. Najlepsze godzina 15, godzina 20, jakie możecie spędzić w każdym tygodniu, to właśnie ta audycja. Krzysztof, pożegnaj się. Cześć. Do zobaczenia i do usłyszenia. Pa!